kochani, witajcie na naszym kanale. Witam się z wami w kolejnym vlogu, jak widać z nową fryzurą. Mam nadzieję, że zauważyliście. Byłam dziś u fryzjera. Wiadomo, wychodzenie z czarnego koloru nie jest łatwe, więc znowu nie jestem blondynką, ale zmierzamy w tym kierunku i mam nadzieję, że w końcu stanę przed wami i będę blondynką. Ale powiem wam w ogóle, jak się odbywała ta wizyta u fryzjera i w ogóle dlaczego zdecydowałam się już pobiec do fryzjera. Nie pomyślcie sobie, że jestem jakaś niepoważna, tak to delikatnie ujmę, i pobiegłam od razu 18 do fryzjera. Moja fryzjerka napisała do mnie, czy chciałabym 18, czyli dzisiaj, 18 maja, przyjść do fryzjera na 11 i stwierdziłam, najpierw tak mówię, 18 od razu jak otwierają, a z drugiej strony pomyślałam, a co to zmieni, jak pójdę za 2 tygodnie? No raczej nic, nawet za miesiąc myślę, że nic by to nie zmieniło, więc stwierdziłam, że idę. Oczywiście wszystkie normy bezpieczeństwa zostały zachowane, rękawiczki, maseczka i tak dalej. Teraz już jestem na ogródku u rodziców, bo przyjechałam po Hanię, bo oczywiście Hania była u moich rodziców, więc już nie muszę tego wszystkiego na sobie mieć, ale wszystko zostało zachowane i czułam się na tej wizycie bardzo bezpiecznie. Włosy zrobione, to od razu jest lepiej na duszy człowiekowi. Jak się cieszysz? Fajnie było u babci! O jacie, jak było super u babci! Jestem cała brudna na ogródku! No i tak się właśnie Hanusia spina. To jest nasz wielki teraz problem, bo trzeba bardzo na nią uważać, jak się tak spina. No, powoli. Kochani, tak wygląda raj od Hanusi, czyli jej piaskownica i nowy parasol. Specjalnie, żeby słoneczko jej nie świeciło, bo moi rodzice też mają, jak widzicie, słoneczną stronę ogródka, że tak powiem. Wszędzie tu jest słońce i Hanusia ma parasol, że może sobie bez problemu siedzieć w piasku, a te słońce tak na nią nie świeci, bo wiadomo, teraz jest jeszcze ok w miarę, ale jak będzie w lato, jak cały czas będzie świecić i będą upały po 30 stopni. Gdzie idziesz? No i spaceruję ciągle. Dobra, fajnie. W stópkach gołych. Dobra, no fajnie, to na razie, dzięki. No co? Jesz ładnie! Uczysz się! To może potem pójdzie łatwiej z beboxem. A kto tu jest? Kto się pojawił? Tata się pojawił, z pracy przyszedł. Aha. No i tak właśnie się skończy nauka, że wszystko będzie na kaflach. Tata zaraz ci zje, zobacz, bo smakuje, tacie. Właśnie nie. Nie? Aha. A co to za smak? Brzoskwinia. Mhm. Ale nie. Średnie to. Mhm. To może dlatego nie chcę jeść. Przetarty owoc lepiej smakuje. Marzuszka. Weź sobie. Idź do tatusia, tata ci da. Zobacz. Kochani, ten dzień się jeszcze nie kończy. W każdym razie ja jestem przebrana, bo Hanusia oczywiście przy obiedzie mnie ozdobiła. W każdym razie ja jestem teraz na Goduli u nas w Rudzie Śląskiej i idę odebrać zdjęcia. Już bardzo się cieszę. Nie widać mojego uśmiechu na twarzy, ale bardzo się cieszę, bo wreszcie po pół roku chyba te ramki, które kupiłam w styczniu, się zapełnią zdjęciami i powstanie taka nasza galeria na ścianie w salonie, która już dawno miała powstać. No ale troszkę trwało, jak wiecie, więc powstanie dzisiaj. No i idę właśnie odebrać zdjęcia. Studio nazywa się Grafia. Właściwie pani, dziewczyna, nie wiem jak mówić, w każdym razie pisałyśmy na ty, więc mogę powiedzieć, że dziewczyna prowadzi studio fotograficzne i nie wiem, czy nas oglądała, czy coś, ale kiedyś napisała, że właśnie ma takie studio i możemy, po prostu proponuję, żebyśmy u niej wywołali, bo wywołuje zdjęcia, a nie drukuje. No i oczywiście stwierdziłam, że po co daleko szukać, gdzieś po Empikach jeździć i tak dalej, więc napisałam w tamtym tygodniu, wysłałam wszystko mailowo, więc nie było żadnego kłopotu, nie musiałam nigdzie jeździć, zapłaciłam przelewem i jestem, tylko odbiorę i będzie super.
Mamy zdjęcia! Jestem już po prostu mega ciekawa, żeby je zobaczyć, ale jeszcze wam ich nie pokażę i nawet, o dziwo, sama nie będę ich przeglądać teraz, bo właśnie podjechałam pod Pepco, korzystając z okazji, że Mateusz jest z Haneczką. Skoczę na szybko do Pepco, pewnie znowu mi się rzuci coś dla Hani, to wezmę, ale przede wszystkim idę tu po ramki, bo oczywiście wybrałam więcej zdjęć niż mam ramek, więc zobaczymy w ogóle, jak sytuacja. Widzę, że nie jest źle, bo co podjeżdżam przy naszym Kauflandzie do Pepco, jak chciałam tak wejść, to po prostu czekania jest na 5 osób. 5 osób przed sklepem i stoi albo i nawet więcej, a zobaczcie tu. Jest super, widzę, że w ogóle nie ma żadnych osób, więc szybko biegnę. Tylko nie wiem, czy wybór jest tu taki sam na goduli w tym Pepco, bo one jednak jest dużo mniejsze. Jeśli się okaże, że nic tu nie ma, to po prostu szybkim migiem pojadę do naszego Pepco, no bo to i tak jest po drodze. Wróciłam z Pepco. Trochę się spociłam, ale jestem i mam różne rzeczy, bo jest minus 30% dalej. Nie wiem, czy ta promocja w ogóle kiedyś się kończy, czy ona się skończyła, czy minus ona... 30. Minus 30%. Co zaś? Dobra, jest ten, bo Mateusz mnie teraz nagrywa, bo jest, wrócił już oni z pracy widzą. I... Jak widzą? No merdam se. Aha, merdasz se deszkami? Mhm. Dobra. Takie body. Body nigdy nie za dużo, nie Hanusiu, bo ty no tak jak dzisiaj wyglądasz, piaskownice i tak dalej, więc jest i takie piękne body. O, Hanusia nam pokazuje co? Gumki do włosów, bo ciągle gdzieś gubię, nie wiem czy dziewczyny, wy też macie taki problem, że wszędzie gdzieś i już nie ma gumek. Dobra. Takie piękne body z sukieneczką. I co jeszcze mamy? A, i mamy takie malutkie gumeczki. Hanusiu, te są twoje, bo mama chce ci spróbować najpierw gumeczką związać, a potem przypiąć kokardkę. Tu są nasze zdjęcia, które na razie zostaną słodką tajemnicą, bo pokażę wam je, jak już je będę wkładać do ramek. I są ramki. Kupiłam jeszcze jedną 15x20. Raz, dwa, trzy. Trzy ramki, dwie czarne, jedna biała. To format A4 jest, czyli 21x30 bodajże z tego co kojarzę. I jeszcze trzy takie duże ramy 30x40. Jedna jest czarna jak widać, a dwie pozostałe są srebrne. I mam nadzieję, że teraz to już mi nie braknie tych ramek. Kochani, pogoda jest u nas piękna, od wczoraj dopisuję, mamy po prostu lato w pełni, przeszło 20 stopni. Oczywiście niech was nie zwiedzie to, że siedzę sobie na balkonie, to jest tylko chwila, bo muszę wam o czymś powiedzieć i stwierdziłam, że zrobię to w takiej miłej dla mnie atmosferze na balkonie, na krzesełku, przynajmniej chwilę sobie odpocznę. Nasza Hania dzisiaj sama zasnęła w swoim łóżeczku w porze drzemki porannej. Po prostu jestem w szoku, bo to, że ona zasypia wieczorem, to już żadnego problemu nie ma, bo Hania jest, tak ją nauczyliśmy, ona jest na razie takim dzieckiem, miejmy nadzieję, że tak zostanie, że ona sobie, ja ją daję jej mleczko, chwilę ją ponoszę, odkładam i ona za chwilę tam w tym łóżeczku sobie usypia sama, zadowolona. Ale powiem wam, że dzisiaj to mnie zdziwiła, bo w porze drzemek tych, wiecie, rannych i popołudniowych to różnie jest. Czasem nieźle się trzeba namęczyć, a już widać, że ona jest taka bardzo zmęczona, ale nie umie zasnąć i tu, wiecie, bujanie, noszenie i tak dalej, a dzisiaj chwilę ją ponosiłam, ale patrzę taka jakaś niezadowolona, jak ją noszę, tak się odpychała, mówię, położyłam, nie płaczę, szok. I tak, no, tak, wiecie, ze smoczkiem, tak misia sobie przytuliła i za chwilę zasnęła, no. Miód na moje serce. Wyszłyśmy na spacer. Spacer wygląda teraz tak. Hanusia, nie, chodź, schody. To, co Hanusia kocha najbardziej. No hop. My tu nie mieszkamy, Hanuś, chodź. Chodź, my tu nie mieszkamy. I dawaj smoka. Już są schody. I idziemy. Mhm. Anuśka, a ty gdzieś uciekasz? Chodź do mamy. Hania. Hania, przewrócisz się.
Pan na rowerze jechał, dziewczynka jeździ na rolkach. No, bam! Gdzie jest zając? Ja cię, tam jest kosiara. Kosiara? Kosiara? Kochani, jest wtorek wieczór i nasza kuchnia tymczasowo zamieniła się w pracownię. Będziemy dzisiaj tworzyć galerię naszych wspólnych zdjęć na ścianie. Tak, doczekaliście tego momentu i my również, że ona powstaje. Właśnie się tworzy historia. Wiecie co? Co będzie nam potrzebne? W ogóle mamy fajny sposób na to. Mamy papier, taki szary, jak widzicie. Brązowy. No, brązowy, to już ta godzina. Brązowy papier, to nie ma znaczenia, może być biały, zielony, jakikolwiek. Nie musicie szukać brązu. Właśnie, jakikolwiek, cokolwiek to można na tym pisać. Bo sposób jest taki, że mierzycie sobie taki obszar, na jakim chcecie umieścić swoje ramki, robicie taki właśnie wymiar papieru i zaczynacie swoją przygodę z ramkami. Czyli zaczynacie je sobie układać na tym papierze i gdy już mamy cały wzór, to odrysowujemy te ramki i następnie sobie sprawdzamy, gdzie jest haczyk. I będzie mi potrzebny do tego centymetr, żeby sprawdzić, na którym centymetrze jest mój haczyk. Tu jest 5. I wtedy, jak będę miała odrysowaną ramkę, to sobie 5 znowu centymetrów odmierzę i w tym miejscu zrobię kółeczko. Dzięki temu, jak przeniesiemy ten nasz papier na ścianę, to Mateusz będzie wiedział, gdzie zrobić dziureczki od haczyczki. Ale zanim przeniesiemy ten papier na ścianę, musimy pamiętać jeszcze o tym, żeby zrobić sobie zdjęcie ułożonych ramek na podłodze, żeby wiedzieć, w jakim układzie dokładnie, gdzie która ramka przeniesie na ścianę. Właśnie, właśnie. No, ja bym zapomniała, a to jest ważne, jednak to jest taki element, który nam się przyda do tego, żeby to dobrze zrobić. To w takim razie co potrzebujemy? Potrzebujemy centymetra, potrzebujemy coś do pisania, ja mam długopis i potrzebujemy papieru, no i oczywiście ramek zdjęć, no i czegoś, żeby powiesić. No właśnie, czegoś, żeby powiesić, no. Zaczynamy. Dobra, zaczynamy, bo to będzie, wiesz, jakie to będzie teraz rozkminy. A już jest taka godzina. A już się boję. Dobra, jademy. Jest przed 10, jesteśmy już z Mateuszem wykończeni. Mamy już 2228 wersję. Nie no, żartuję, ale już to jest któraś wersja z kolei. No ale chyba już tak zostanie, jak teraz jest, więc biorę się za odrysowywanie. Mamy 22:30. O, 6. Jak widzicie, wzór jest na ścianie przyklejony. I teraz Mati będzie robić ten dziury ręką. Bo tu jest... Na razie zaznaczam, gdzie jest dziura, nie? Bo to jest karton gips. A dziurki za moment się będzie robiła, jak już ściągnę to. Słabo mi, powiem ci. Boję się, że to się nie uda jakoś tak, bo to dość blisko chciałam zrobić, wiecie, żeby nie było takich odstępów. I martwię się, że jak coś zostało źle obliczone, to się rozjedzie. To będzie przypał. No będzie. Będzie. Aha, jeszcze taka od nas rada. Nie bierzcie się za to w tygodniu. Weekend, cała sobota. Lepiej na to poświęćcie całą sobotę, bo tak wam mówię, jest 22:30 i co? I jesteśmy w lesie. I bym musiał powiedzieć, co? No, lepiej nie mów. Ale dobrze będzie. Będzie dobrze. Mam nadzieję. Tak to widzicie, wygląda. Odrysowywałam i tu robiłam, mierzyłam wszystko i robiłam, zaznaczałam dziury. A Mati teraz je robi. Cześć. Wiercenie dziur musieliśmy przełożyć na dzień następny, więc mamy już dzień kolejny.
I jak chcecie sobie coś kiedyś wiercić w takich ścianach, to możecie sobie wykorzystać samą przylepne karteczki, które się właśnie nie kleją. Które się średnio kleją, bo mamy takie fest stare i ten klej już się do niczego nie nadaje. No właśnie, także ale... ja sobie odkurzam, wycieram po tym, ale jak macie takie fajne, a nie nowe, takie 15-letnie, to możecie sobie ją przykleić i wtedy to, co wywiercicie, będziecie mieli fajnie tutaj nazbierane, no a właśnie, nie na ziemi. I nie, wtedy wystarczy zrobić cyk i posprzątane. I do kosza. A my mamy odkurzacz i będziemy odkurzać. A ja będę odkurzał w takim razie. Trzeba wiercić. Już troszkę, jak widzicie, małżonka, bo muszę ją pochwalić, Paulinka, troszkę ten, ale teraz czas na mnie. Tak. Także biorę się do pracy. Radacy. Proszę oddać telefon. Haczyki już wiszą, więc teraz zabieramy się za wieszanie zdjęć. A co ty robisz, Mateusz? Oko. Panusiu, pokażemy im, jak zjadłaś sobie truskaweczkę, a teraz sobie z Mikusią chodzisz, tak? A tu jest, widzicie, tu Hanusia jadła sobie truskaweczkę i tak jej sobie, ale widać, że zjadła, bo była duża, więc to jest plus. O, meble, podłoga, rączki, body. Mama musi mieć ciągle czysto, bo ty z ziemi se weźmiesz, zjesz i... O, chyba się coś nie udało. Za nami jest ozdobiona naszymi zdjęciami. Powstała rodzinna galeria. Hania już jest zainteresowana bardzo tymi zdjęciami. Nie. Jesteś tam. I jesteś tam, a my będziemy się powoli żegnać. Właściwie nie powoli, tylko będziemy się żegnać. Będziemy się żegnać. Tak, tak, ale tak nie. No, także w dzisiejszym vlogu to już na tyle. Mamy nadzieję, że ściana wam się podobała i zachęcamy do zrobienia sobie takiej w swoim domu. Oczywiście w czasie szybszym niż ten... Pół roku. Niż pół roku. Tak, w tydzień to zróbcie, ale nie w pół roku to już nie. No, to już nie. A jak wam się odcinek podobał, to pamiętajcie o... Łapkę w górę, i o subskrypcji naszego kanału i o dzwoneczku. I o wszystkim pamiętajcie. I, o wszystkim, no. I się trzymajcie. I cześć. Zdrowo i ciepło i papa. Pa. Aha, i w ogóle wam chciałem powiedzieć, bo mam termin na fryzjera. 02.06. I już próbuję nakusić Paulinkę, żeby troszkę mi przycięła te włosy. Bo patrzcie to. Chłopie, co ty chcesz? To może się tak źle skończyć do ciebie. To jak chcecie, to dajcie znać. Podejmę wyzwanie, ale to ty już się lepiej... Bydałysy! Do roboty nie pójdziesz. Cześć.